Siemaneczko wszystkim w kolejnym odcinku w grze Brawl Stars. Dzisiaj chcę wam pokazać wina bez żadnego fraga, a co najlepsze bez żadnego dotknięcia przeciwnika. Powiem wam, że to tak samo siebie wyszło. Ogólnie to jest nagrane z odcinka, w którym kupowałem Jackie. Tam możecie sobie zobaczyć pierwsza rozgrywka. No i to tak samo siebie wyszło. No niestety to miałem na początku lagi, z którymi walczyłem. No jeszcze tu mi się robot uczepił, no musiałem przed nim cały czas uciekać. O, widzieliście, chciałem iść, mi się cofnęło. No właśnie dlatego uciekałem przed tym robotem, bo stałem i zaraz robot był przy mnie i nie chciałem, żeby mnie dorwał. No i tak samo siebie wyszło, że zrobiłem właśnie tego wina. Oni się tam pozabijali i nawet nie miałem z kim tutaj powalczyć. Zobaczcie, no i mi tu się lagowało niestety. Jakoś tak, kurczę, no ale powiem wam, że mega fajny odcinek wyszedł, bo wina bez fraga próbowałem tyle razy zrobić, zawsze mało brakowało, a tu jeszcze bez zadawania obrażeń przeciwnikowi, no to już jest naprawdę. I zobaczcie, no i tutaj, o, tu stanąłem, a robot już przy mnie zaraz. No i tutaj cały czas uciekałem, cały czas lagi, tu się trochę zaraz ogarnie. Zobaczcie, 4 zadymiarzy zostało. I oni tam się... Oni się w ogóle nawzajem musieli zabić, bo tam Bull i Rosa walczyli. O, Rosa Bulla. I zobaczcie, tutaj Emza 8-bitowca i tutaj Bull Rosa. Czyli oni musieli się jakoś nawzajem wszyscy zabić. No ale zobaczcie, z tego wyszedł fajny odcinek. Zrobiłem wina bez fragów i ogólnie bez dotknięcia przeciwnika. Moim zdaniem fajnie to wyszło. Ogólnie wiem, że ktoś tam zrobił wina bez fragów, ale czy bez dotykania ogólnie, no bez, wiecie, bez zadawania obrażeń przeciwnikowi, to nie wiem. Także napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, no bo fajnie wyszło. To było w ogóle nieplanowane, ale myślę, że na oddzielny materiał fajnie to się nadaje na odcinek. Także myślę, że to będzie tyle. Zostawcie łapeczkę i subika. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!